Chciałbym Pana zapytać najpierw o początki Pana działalności fotograficznej. Więc zdarzyło się tak, że w 16 roku dostałem aparat fotograficzny w prezencie na urodziny. I ten aparat był nowy, w Polsce nowoczesny, a jednocześnie właściwie muzealny. No niemniej robił jakieś zdjęcia. Ja wpadłem na pomysł, żeby robić te zdjęcia bez ludzi, żeby to była tak zwana martwa natura przedmiotów w zależności od siebie, od kompozycji, wzajemnych relacji między przedmiotami i tak dalej, i tak dalej. I sobie trochę to robiłem. Kiedyś przez przypadek trafiłem na śmietnisko warszawskie. Gdzie ono jest? Jak się idzie na przykład z centrum przez Wolę i mija się Wolę, to za tą Wolą jest wielkie śmietnisko warszawskie. Ja tam kiedyś poszedłem w ramach swoich imienin z gośćmi kilkoma. I odwiedziłem to po raz wtóry z aparatem i zacząłem tam robić zdjęcia. Okazało się, że na tym śmietniku są nieprawdopodobne rzeczy do sfotografowania. Ludzie wyrzucają wszystko, oczywiście nie segregując. Towarzyszą czasami jako śmieci. Tak przedziwne przedmioty, różne, że tam się trochę tym bawiłem na śmietniku. Potem odkryłem człowieka i zacząłem współpracę z prasą literacką, ilustrując artykuły różnego rodzaju, albo ilustrując, albo też dobierając do tematyki jakąś pokrewną tematykę fotograficzną, którą już jakoś miałem, żeby to zapełnić. I to były lata? I to były lata 60., 70. Bo jeśli Pan wspomniał o 16 latach, to 16 rok życia Pan. W 16 roku życia oczywiście, tak. A pamięta Pan markę tego aparatu? Druh. Znakomicie. Druh, przepraszam, prostokątny aparat. W środku miał obiektyw z plastiku, bardzo prymitywny, no niemniej robił zdjęcia i tych zdjęć mam sporo. Zachowały się? Nie, no oczywiście, tak. To jeżeli o tym śmietnisku mówimy, to rozumiem, że to Pana wybór kadru dawał takie kompozycje, na które nikt inny, oglądając to śmietnisko, nie widział. Dopiero na nie, no bo w takim gąszczu jak śmietnisko rzeczywiście trzeba się, no po pierwsze chyba jednak trzeba umieć patrzeć, zobaczyć, zrozumieć i z tego coś wybrać. I tam rzeczywiście można siedzieć godzinami i cały czas być zajętym bardzo ciekawymi znaleziskami. Makrofotografią, zwykłą fotografią. Bardzo dobra zabawa. Miałem kilka wystaw. No właśnie, a potem odkryłem człowieka, potem jeszcze później zdarzył się sierpień 80 roku i ten okres tego dziesięciolecia poświęciłem wyłącznie tej tematyce. Nie bałem się, że mnie wyrzucą z pracy, ponieważ nie byłem etatowo zatrudniony. W moim życiu najczęściej właściwie nie byłem zatrudniony etatowo, tylko współpracowałem, czy robiłem to, co mi się podobało. W każdym bądź razie postanowiłem wytrwać w fotografowaniu czasów Solidarności, jak tylko było to możliwe wszędzie i przez cały czas. I obawiam się, że jestem absolutnie niewielkiej czołówce Polaków, którzy to zrobili tak solidnie. Tak, ja może powiem, wrócę do tego czasu śmietnika.
kiedy fotografowałem martwą naturę. To znaczy, takie fotografowanie wyrabia poczucie łatwości, powiedzmy, znalezienia właściwej kompozycji. W wizjerze aparatu muszę to znaleźć. Nie ma ludzi, nikt mi nie przeszkadza, mogę to zrobić w ciągu chwili lub dłużej. W każdym bądź razie ta moja praktyka bawienia się kompozycją już w aparacie tematu, który robiłem, ta praktyka, o której mówię, zaczęła procentować w momencie, kiedy zacząłem fotografować ludzi. Już jak zacząłem rzeczywiście zapełniać ludźmi zdjęcia, to dało się zauważyć, że ja nie mam problemu z kompozycją, że ja wiem, jak to robić, gdzie kiedy. I mówiąc o wartościach zdjęć Solidarności, jest taka sytuacja, że te zdjęcia robi się najczęściej, że nazwę to po amatorsku. Biją się, no to pach, zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. I z tego prawie bez zastanowienia. Tak, takie trochę bezrefleksyjne. Natomiast zauważyłem, czy raczej ludzie zauważyli gdzieś, że w moich zdjęciach, w moich albumach jest, nie wiem czy dominuje, ale bardzo ważna estetyka. Mimo, no, nasza rewolucja nie była krwawa, no niemniej czasami była dość dramatyczna. I właśnie udało mi się chyba wpaść w taki nawyk, że po prostu to autor nie powinien mówić, że wiem, jak coś szybko sfotografować. Jeszcze taką historię. Dobry fotograf to właściwie jest taki reporter, nie artysta. Choć jestem członkiem Związku Fotografików też. Ale fotoreporter, chcąc zrobić zdjęcie, musi temu poświęcić typu właśnie, powiedzmy, jakiejś rewolucji, czegoś takiego, co było w latach 80. Będąc na ulicy, gdzie coś się dzieje, praktycznie rzecz biorąc, na zrobienie zdjęcia ma 2-3 sekundy. Dosłownie. Zatem musi zobaczyć coś ciekawego, musi zrozumieć, uznać, że jest sens fotografowania tego, sfotografować i już w czwartej, piątej sekundzie przymierza się do czegoś innego. Czyli ta praktyka, która wcześniej się odbywała w moim przypadku w stosunku do kompozycji, czy w ogóle praktyki wcześniejszej, przyniosła dobre efekty, jak sądzę. Ale chyba zmienił pan aparat, bo... No tak, to... tak. Po tym druku już nie pamiętam, co tam miałem, ale potem miałem Olympusa i potem Nikona. I mam Nikona do dziś. Teraz mam D700. No, te aparaty wcześniejsze nie miały na przykład seryjnych zdjęć i naciągało się migawkę łącznie z przesuwem filmu. To też trzeba było mieć wprawy i szybko się decydować. Ale a może by pan opowiedział, które ze zdjęć dla pana jest takie w klimacie i które pan nosi w sercu? Czy zapewne takie są. No są takie mam przyjemność być autorem zdjęcia najpopularniejszego w stosunku do papieża. Do księdza Popiełuszki, przepraszam. Do księdza Popiełuszki. To jest taki zadumany, ma rękę i tu orzełek taki. No, w takim jakimś
teraz chyba dziejącym się niedawno jakimś konkursie zdobyło pierwsze miejsce, jeśli chodzi o popularność. Ale to jest portret, a czy jakąś przygodę, ja wiem. Miał pan jakieś zatargi z milicją? No, z milicją tak, ale na pogrzebie, przepraszam, jeszcze tam na pogrzebie Przemyka, wszedłem na drzewo, które miało rozchylenie tych dwóch konarów od pewnego momentu w górę w V. Ja wlazłem w to V, cofnąwszy się, robiłem grób Przemyka przez V tych konarów. No i ktoś wpadł na pomysł, że to właściwie bezczelność, żeby nie wiadomo kto. Ja mam taki obyczaj, że zawsze jestem w krawacie, a na rewolucji być w krawacie to właściwie nie tak szalony, więc zaczęto na mnie krzyczeć, żebym zszedł, bo dostanę lanie jakieś tam. Ale znaleźli się inni, którzy mnie obronili. No i fotografowałem to było. A z milicją miałem, tak, był dzwonek do drzwi. Miałem wizjer, który był bardzo szeroki, ponieważ ja miałem negatywy w domu, bałem się, żeby więc musiałem widzieć, kto tam jest, i nikogo nie było. Tak patrzyłem i w pewnym momencie zauważyłem milicyjny rękaw, bo się facet tam trochę wychylił. No i nie wpuściłem go. Nie wpuściłem nikogo. Natomiast przyszli na drugi dzień w innej jakby konfiguracji i mnie związali, zawieźli na Mostów. No tam sporo o mnie wiedzieli, bardzo dziwnych rzeczy, i proponowali, żebym był fotoreporterem, fotografem różnych grup jakichś artystycznych, bo jestem bardzo związany ze środowiskiem plastyków, żebym był fotoreporterem tej jakiejś grupy, która gdzieś jedzie tam, powiedzmy, do Francji, a po powrocie zdaje relację, co kto, gdzie i jak i za ile. Typowa współpraca. Tak. I już myślałem, że odsiedzę swoje 48 godzin i będę dowartościowanym opozycjonistą. Natomiast nic się takiego nie zdarzyło. Wypuścili mnie po 39. Ja wychodząc wyraziłem swoją absolutną dezaprobatę do takiego traktowania. Tak małą karą mnie. Na drugi dzień urządziłem z dziennikarzami z opozycji spotkanie. Było opisane. Ale tak, ja wiem, no chyba jakoś tam jakbym pomyślał, ale no, normalnie właśnie. A jak pan wspomniał o zbiorze negatywów i to był powód, dla którego pan nie puścił tego milicjanta, to czy później nie zabezpieczał pan tych swoich negatywów? No, zawsze to była część jakaś. Ja większość zdecydowaną miałem poza domem. Ale czy no, czuło się tą presję, że można to stracić, no, negatywy najcenniejsze? No, był taki fotoreporter Jan Michlewski, chyba, tak? Już nie żyją, bardzo szybko zrobili mu właśnie nalot na mieszkanie. Zdjęcia widziałem tego, rozwinęli filmy i taką górę zrobili wielką, przepraszam, w pokoju. Oblali to, czym było, tam jakimiś sosami czy coś takiego, i zamknęli go na miesiąc do więzienia. Potem umarł. Czyli no, ja miałem groźbę, że coś takiego może się zdarzyć. Tym bardziej, że czasami miałem taki system, na przykład, który polegał na tym, że jeśli była jakaś rozróbka na mieście, to ja się specjalnie ubierałem. No, krawat zawsze jakiś miałem, ale tak, wiesz, żeby go było widać, tam, nie wiem, zależy od pory roku
czy coś takiego. I jeśli ludzie uciekali, a goniła ich milicja, to ja szedłem w przeciwną stronę, tylko powolutku. Miałem Olympusa pod szalikiem, sobie szedłem, między milicją wychodziłem, mijałem ich zupełnie jak. Ale gdyby to ktoś zobaczył, że ja tak się zachowuję, to by pomyślał, że jestem po prostu milicyjnym fotografem. Miałem dobrą sytuację, ponieważ jakoś tak się poukładało moje życie, że mogłem fotografować od ulicy po najwyższe, po prezydenta, po takich różnych ludzi. Byłem wpuszczany, gdzieś nie, ale gdzie, ale właściwie tak. I stąd zresztą różnorodność moich zdjęć jest właściwie na różnych szczeblach, że tak powiem, konfliktu politycznego czy społecznego. I stąd, i stąd. Natomiast byłem delegowany przez Komitet Obywatelski Lecha Wałęsy do fotografowania Okrągłego Stołu. I w momencie, kiedy tam było jakiś kwadrans przed wejściem już do pałacu teraz prezydenckiego, żeby tam realizować ten Okrągły Stół, przyszła jakaś dyspozycja, żeby ciołka nie wpuszczać, że on nie będzie tam wpuszczony. No i zaczęły się takie jakieś dyskusje. Ciosek walczył tam o to i w końcu udało się, nie wiem jak to rozumieć, Wałęsie uzyskać zgodę, że mogę być. Także Okrągły Stół zaczął się 20 minut spóźniony przeze mnie. Ale fotografowałem, tak. A jak pan w takim razie, a dalej, dalsze te losy zdarzeń, wydarzeń w Polsce, czy pan pamięta, jak to się pana fotografowało? Już właściwie byłem obserwatorem. Bo tak, ja od 40 kilku lat jestem bardzo silnie związany ze środowiskiem plastyków, nie fotografów właściwie, tak jakoś to się, tak się układało, z Akademią Sztuk Pięknych i tak dalej, i tak dalej. Nie mam żadnych doświadczeń studenckich ani innych, to jest absolutna amatorszczyzna to, ten mój album. No właśnie, mamy tutaj... To jest katalog, czy to jest... Nie, to jest taka wystawa, była teraz wystawa w Galerii Pokaz na Krakowskim Przedmieściu, teraz w maju 2012 roku. Bo była promocja albumu, a to takie poza zaproszeniem było takie jeszcze... Tak, ale zastrzega się pan, bardzo przyjemnie się ogląda, bardzo specyficzny klimat i wyraz tych pana rysunków. Przyznam się, że pierwszy raz widzę. Proszę mi nie brać tego za... Nie, ale w żadnym... Jak pan, skąd pana zainteresowanie? Bo talent jest ewidentny, bo przecież od razu rzuca się w oczy, że to nie jest amatorskie. Nie wiem jak to, podobno myślę, że to nie jest amatorskie, rzeczywiście, ale myślę jeszcze taką rzecz w związku z tym, że jeśli, wydaje mi się, że Akademia Sztuk Pięknych jako jedna z niewielu uczelni w ogóle nie jest potrzebna studentowi, który będzie malarzem, bo właściwie trochę nie wiadomo po co. Jeśli ktoś ma talent, to go sobie ujawni w ciągu pół roku, na pewno, prawda? Jeśli produkcja studenta to jest 5 lat w akademii. Jeśli on w rytmie nauki w akademii będzie w domu pracował nad techniką, nad historią, nad umiejętnością, to stworzy z siebie malarza, plastyka.
No tak, tylko że po akademii, jak ma się ten glejt i... A, no tak, tak, tak. No ja nie mam żadnego glejtu i naprawdę nikt mnie nigdy mimo środowiska, to znaczy jestem opatrzony, ale tutaj z tych rysunków moich widać, że to nie jest opatrzenie współczesnością, prawda? Ta moja kreska jest, nie ma nic wspólnego ze sztuką współczesną. Prawda? Tak, ale te zainteresowania i potem ćwiczenie, bo to nie jest, to widać rękę i w pracy. Skąd pana taki... A to muszę panu powiedzieć, że nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ponieważ ja, jeśli pracowałem nad tymi rysunkami, które mam do tej pory od początku, to poświęciłem im w sumie przez kilka lat nie więcej niż półtora roku. Pracując gdzieś tam jako przyjemność, a nie jako. I w konsekwencji, bo do czegoś zmierzam, w konsekwencji ten album, który wydałem, on ma 40 rysunków. Ja go sam wydałem, będąc wydawcą, czyli zapłaciłem za to, autorem grafiki i rysunków w ilości 200 egzemplarzy. Zapłaciłem za to i mam 200, już nie mam, 200 egzemplarzy, ponieważ zrobiłem to po to, żeby wręczyć swoim przyjaciołom, kolegom, ludziom, którzy mi się podobają i tak dalej, i tak dalej. Rozdałem już w ciągu chyba miesiąca 130. No tak. Z dedykacjami, nie sprzedając w ogóle. Także... No, dzisiejsza technika i technologia poligrafii pozwala na... Tak, tak. To jest normalna poligrafia. Tak. Ale teraz chcę wrócić jeszcze do fotografii. Kiedy pan przeszedł na fotografię cyfrową i jak pan ocenia jako człowiek bardzo doświadczony? Teraz, tak. Tak. Oceniam bardzo dobrze, to znaczy coraz lepiej. No oczywiście fotografia jest fotografią przyszłości, tu już powrotu nie ma. I właściwie co rok jest coraz gorzej. Może nie dlatego, że analogowa jest zła, w niektórych przypadkach jest w dalszym ciągu lepsza. Tylko dlatego, że skoro nie jest przez społeczeństwo obrabiana, znaczy społeczeństwo nie robi na negatywach, to tracą umiejętność wywoływania czarno-białych zdjęć ci, co wywołują, ci, co robią odbitki. Proszę zobaczyć, że właściwie w gazetach kolorowe zdjęcie, w tygodnikach powiedzmy, kolorowe zdjęcie jest lepiej zrobione niż czarno-białe. Czarno-białe są puszczone, są nieumiejętnie zrobione. Ale teraz to już na koniec chciałem pana zapytać, jakie ma pan plany na przyszłość? Teraz pan też aktywnie przecież uczestniczy w życiu fotograficznym, a teraz czy ta plastyka, ta promocja tego albumu, to będzie owocowała dalszymi? Trochę nie wiem. Zależy jak to... Wie pan, ja należę do grupy społeczeństwa polskiego, które w żadnym wypadku nie jest rozpieszczane ani przez pewnego typu prasę, ani przez telewizję, ani przez takie różne rzeczy. W związku z tym, gdyby to wydał Nidental na przykład, wie pan, no to byłby szum wszędzie. O mnie jest cichutko zrobić coś, uważam, że. Ale czy ja będę dalej? Chyba nie. Z jakiegoś powodu. Czy jest to odskocznia od fotografii? To znaczy ja utrzymuję się z fotografii środowiska plastyków. Ja wydałem bardzo dużo albumów różnych publikacji plastyków, rzeźbiarzy, malarzy, grafików.
I to jest coś, z czego żyję, co mi z fotografii w tej chwili, no z tego i co jest nie w galerii, tylko tam, gdzie są zdjęcia. W agencji fotograficznej Forum są wszystkie moje zdjęcia z lat 80. I to jest o tyle dobre, że temat jest, no, powiedzmy, nieźle sfotografowany, liczny, no i jeden z ciekawszych w ostatnich dziesiątków lat. Także mam sporo reprodukcji, to przynosi mi dochody, ale moje zobowiązania już, ja tak jestem wzięty w środowisku plastyków, że pewne rzeczy muszę robić za darmo, bo mi nie wypada po prostu. To są moi przyjaciele. No i tak to jakoś jest. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia. Dziękuję serdecznie.